Agnieszka Smoleń, dobry wieczór. Przed nami kolejne dni z niespokojną i wietrzną pogodą. Małopolska znajduje się pod wpływem zatoki niskiego ciśnienia z ośrodkiem nad Estonią. Napływa do nas nieco chłodniejsze polarno-morskie powietrze. W nocy sporo chmur, z których spodziewamy się opadów deszczu. Wiatr początkowo będzie jeszcze chwilami silny, później osłabnie do umiarkowanego. Na termometrach 5 stopni w Krakowie, Olkuszu i Tarnowie, 4 w Nowym Sączu, 2 w Zakopanem i Nowym Targu. Niedziela do południa zapowiada się pochmurno i deszczowo, po południu pojawią się większe przejaśnienia. Wieczorem na południu regionu może popadać deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr w ciągu dnia będzie umiarkowany, okresami porywisty, a w górach dość silny. Temperatura wyniesie 7 stopni w Krakowie, Tarnowie i Olkuszu, 6 w Gorlicach, najchłodniej w Zakopanem i Nowym Targu, tam maksymalnie 4 stopnie. W Krakowie deszcz prognozowany jest do godziny 16, w nocy wiatr rozpędzi się nawet do 70, a w ciągu dnia do 43 km na godzinę. Ciśnienie będzie się wahać. Jutro w południe wyniesie 988 hektopaskali, biometr niekorzystny. Kolejne dni również z przewagą chmur, opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Wiatr nadal będzie dość silny i porywisty. W poniedziałek od 6 do 8 stopni, we wtorek od 8 do 10. Powietrze w całej Małopolsce będzie jutro bardzo dobrej jakości. Miłego wieczoru i do zobaczenia jutro.